Czy wiesz, że tak naprawdę to proste wskazówki związane z ogrzewaniem ciepłem sieciowym? Chodzi o to, żebyś nie tylko mówił o ekologii, ale zwyczajnie wyrobił w sobie proste nawyki. Dodatkowo oszczędzasz pieniądze. To co? Zaczynamy? Po pierwsze, zanim jesienią włączymy ciepło, warto sprawdzić, jak się mają nasze grzejniki. Zapowietrzony kaloryfer nie pracuje wydajnie, przez co nie będzie w domu wystarczająco ciepło. Zanim zaczniemy grzać, zgodnie z ogłoszeniem spółdzielni lub zarządcy, trzeba odpowietrzyć kaloryfery. Okej, a wiesz, co jeszcze się liczy? Regulowanie temperatury. Niby oczywistość. Optymalna domowa temperatura to 20 stopni Celsjusza. A zrobienie sobie tropików i termostat na full to nie jest najlepsza opcja. Raz, że zbyt suche powietrze wpływa na nasze górne drogi oddechowe i na jakość snu. Dwa, to w ogóle nie jest ekologiczna opcja. Nie mówiąc o oszczędności. Wiesz, że zwiększenie temperatury o 1 stopień zwiększa zużycie energii o 5%? To sporo. Faktycznie opłaca się regulować termostat. Ale nie tylko. Możemy jeszcze wietrzyć pomieszczenia. Ale z głową. A co to znaczy? Najbardziej optymalne dla nas i środowiska jest wietrzenie pomieszczeń krótko, ale intensywnie. A gdy to robimy, przekręcamy termostat na zero. Dzięki czemu nie marnujemy ciepła i naszych pieniędzy. A gdy już jest przewietrzone, pokrętło ustawiamy tak, jak potrzebujemy. I już. No okej, w sumie prosta sprawa. A czy wiesz, że twoje biurko może być przeszkodą na drodze do ekologii? Tak, tak. Czwarta zasada mówi: nie blokuj przepływu ciepła meblami. Gdy zastawiasz grzejnik biurkiem czy szafką, ciepło nie dociera równomiernie, przez co jest ci chłodniej i podkręcasz termostat bardziej. Tak samo w przypadku zasłon i firanek. Powinny zasłaniać okno, a nie kaloryfer. Widzisz? Wystarczy ogarnąć pokój i już! Masz kolejny punkt do tego, jak najlepiej korzystać z ciepła sieciowego w domu. Okej, to ma sens, ale przejdźmy do prania. Suszenie go bezpośrednio na kaloryferze nie jest dobrym pomysłem. Wilgotne rzeczy pochłaniają masę ciepła, a poza tym zwiększa się wilgotność w pomieszczeniu. A to może prowadzić do rozwoju groźnych pleśni w domu. I na koniec ważna sprawa. Chcesz być eko? To nie wyziębiaj mieszkania. To znaczy, przed wyjściem z domu przykręcaj nieco kaloryfer, ale jak zostawisz regulator na zero i otworzysz okno, to zrobisz w pokoju lodówkę i trzeba go będzie potem długo dogrzewać. No i dbaj o przestrzenie wspólne, czyli na przykład korytarze, dzięki czemu cały budynek się nie wychłodzi. Wydaje się proste. Bo to jest proste. A w dodatku wszystkie te nawyki mogą zaoszczędzić nawet 15% energii cieplnej. To jest duży zysk i dla portfela, i dla ziemi. Weź nie smoguj, weź oddychaj.